Right, I'm in. Po dachach możemy ubiegać. Czy tu jest skrzynia? No na dachach mało ich jest, nie? Ale też się zdarzają. Gdzie jest skrzynia? Skrzynia lutu. Skrzynia Lutera? Kiedy tą skrzynię masz? Już nieważne. No powiedz, bo może fajną broń bym ci dał. No tam w pokoju, no tutaj, o tu wejdziesz. Tam, o, tu jest okno. Uuu! Jak ty żeś tu wlazł? Dwie skrzynie były. Gdzie te skrzynie? Na balkonie? Nie, w środku gdzieś było. A patrzyłeś, czy jest jakaś łazienka i gaza w niej? O, jest, zobacz! Grill and bar. Tu jest gaza. Czy jedna łazienka? Patrz, jest druga. Kurde. No, ludzik. To jest męski kibel. To jest grill and bar. Fajna fajka. W męskim powinny być dwa, bo nikt nie używa tego. Cześć, kapitanie. Fajnie ta knajpa na dachu. No kurde. Jest szyszka tutaj jeszcze? Gdzie ty to znalazłeś? To ja nie wiem, ale... Masz tam skrzynkę? O tu jest, o to. A to takie malutkie. Maczeta za 118. Chcesz? 18 to jest lepsze. No dawaj, no, to lepsze. Ja wolę jakiś młot albo coś takiego. Odrzucaj, bo te noże to... No bo to są jednoręczne, potrzebujesz dwuręcznej wtedy, nie? Już kuźwa. Nie mogę wyskoczyć. Tam jest zombiak na górze i nie wiem, czy to nie jest ten szybki. Ty, jak tu się świeci fajnie na czerwono, widziałeś? Placyk? Obczaj. Gdzie? No tu. To... Czekaj, ja mam sobie poziom do rozdania, no. Fajnie. Mistrz handlarzy, to sobie wezmę, bo to się w końcu przydaje teraz. Trzeba więcej handlować. Mistrzostwo bojowe. Więcej wytrzymałości, zdobyć dostęp do zestawu egzekucji. Nie wiem. Ty, ja ci mogę oddać jak coś w tych przecież, w itemach. Nie, to... Nie mogę potrzebuję na razie. Ci kawy, papierosy i sakiewkę, szkatułkę. Aha. Jak coś będzie fajnego w sklepie. No spoko. No spoko. To dawaj, lecimy na drugą stronę. Do Kolusia lecimy. Kurde, bym wyskoczył z ciebie tam na dół. Już całkiem miał. O fuck, tu jest szybki, uważaj. Na tamtym drugim dachu. A co? No ten szybki, silny. A. Trzeba tutaj przeskoczyć jakoś. A pobieg dalej, dawaj. Może go zrobimy. Nie zrobimy go. Trzeba tym UV w niego świecić, on skacze jak poryty. Gdybyśmy mieli jakieś lepsze bronie, to pewnie by się dało radę, ale tak to... Śmiem wątpić. Mieczek. Na dół tam. Heh, poleciała. Ale punkty lecą w tym, nie? Nocy fajnie. Warto powalczyć trochę z tymi zombiekami teraz. Kurde, trzeba na drugą stronę przejść. Uważaj, bo na ziemi jest ich sporo. To tutaj jest linka. Gdzie? Faktycznie. A jeszcze na kościele, na ten kościół tam wylądujemy. I cyk. A tutaj trzeba będzie przejść. Ty, czekaj, a tu nie będzie rzeź? To do tego muzeum się dostaliśmy? No, to jest chill. To ty jesteś ten nowy biegacz? Ja jestem Bajram.
Może nie wyglądam, ale jestem... Jaki gościem, nowy? To już druga mapka, ziom. Jesteśmy na wszystkich plakatach. Przecież, podobno. Biegacz macha przed nim czerwoną flagą. No i wtedy on się goni do momentu, kiedy albo mu zwiejesz, albo on zeżre twój łeb. Oba wyniki są dla mnie w porządku. Świetna zabawa. Ile można wygrać? Jako, że dopiero zaczynasz, nagroda będzie mała, ale potem stawka wzrośnie, jak będziesz zbierać sukcesy. Jak jestem gwiazdą, jebanym Crane'em, to ile wtedy? Co on gada, że? Wyzwanie. Dobra, zróbmy to. Wcisnąłem to. Fuck. To i anulujemy to? Wziąłeś to? A co to jest? Nie wiem. Trzymaj poziom pościgu poniżej 2. Czyli że co? Ale nie ma żadnego pościgu. O, teraz tu jest, no. Już złapałeś? Ja nie mam. A ty masz? Wash fuck. To jest... Musimy opuścić obszar. Ale nie, czekaj. What? Coś mi się tu nie podoba. Co to było? Chciałbym móc tego nie widzieć. Chcesz to powtórzyć i podwoić swoje... Głupie to jest. Olejmy to. Tarik? Czego chcesz? Tarik. Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Tariku. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Raiz rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc... Co za wariat. Goście, to nie... Nieźle polityka. Chodźcie, prześpimy, bo dostaniemy te bonusowe punkty już za to. 10 tysięcy. Także opyla się. Badacz, chodź, zagadamy do babeczki. Wyglądacie na kogoś, kto niczego się zraz nie boi. Zraz twój, ty. Żanna zna się na takich jak wy. Z Żanną za młodu też tak było. Żanna broniła, chroniła ludzi. Cóż, ale Żanna robiła to dla pieniędzy. To jesteś Żanna, kurde, fajna babka. To jest ma Żanna. Jesteście prawdziwym bohaterem. Czy tak? Twa Żanna? Prestycie, moją zuchwałość. Ale wyglądacie na kogoś, kto nie odmówiłby pomocy dziecku. Co oni z tymi dziećmi? Jest taki chłopiec pod opieką Tarika. No właśnie. Kompletnie bezradny. Cóż, obaj zdają się być bezradni. Chłopiec przeżył coś strasznego, a Tarik wciąż uważa, że jego młodszy brat jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście tylko mogli im pomóc. Jasne, łapię, ale nie wiem, czy się nadaje. Och, nadajecie się. Żanna wie. Bądź pewien. Da svidania. Znamy pewne takie magiczne miejsce, gdzie czarodziej zajmuje się małymi dziećmi. O. Kurde, to jest jakiś quest za ścianą jeszcze. Czekaj, Tarik, ma jeszcze coś dla nas. Coś tam znalazłeś? No, fajny kod. Tu zobacz. Kod? Z tych. Zapamiętać. Bąbel. Widziałeś? Ta gazówka nazywa się Bąbel. Bąbel? Elegant Bąbel. Nieźle. Ty, tu zobacz, tu jest przytrzymaj i stadion. O co w tym chodzi? Wozak. Gdzieś nas przeniesie, czy co? Na stadion nas przyniesie? To jest jakaś szybka podróż, czy co to jest? Gdzie nie, ja tego nie widzę. Po prostu przyszedł. A, no to może ja mam z DLC to, wiesz? Powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił.
Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. Dobra. 70% fabuły już? Ile? 70%. No co ty? Ile my to przyszliśmy? Przy tobie. What the fuck? To by już końcówkę mamy? Jeszcze bym się zabił. Ja mam 3%. No ale to ci liczy solutką twoją, nie? Nie to ile ze mną przeszedłeś. Może przy sobie jakąś zaraz pij. Dobra, dojdziemy tam, gdzie mieliśmy iść, nie? Chyba. Już ekspy. Wybuchające lecą. O, same wybuchły. Na razie mi te szybkie tu przylecą. Co? O fuck, nożami tebie we mnie rzuca. Jaki gnój. Co jest z tym Dying Lightem, że on mi tak przycina w niektórych momentach? Jest chata do zrobienia w sumie. No, trzeba zrobić. Gdzieś na dole niby. Dawaj, sobie punkciki za to dostaniesz. Ale walki znowu, kurde, dlaczego walka ciągle daje? Nie daj przetrwania. A co my mamy bić? No, najwięcej tylko zombie, ale to też punkty walki tylko. To walki tylko. No. Ale kogo? Ich tu nie ma, tych nie ma. Na dole, tu musisz wskoczyć. Tych. To wszystko? No tu cały czas przeważam. No już coś, po. Coś mamy zrobić. Ja no. Myślałem, że to apteka. O. A to korki. Boże. To co się? Oni z góry skaczą, nie możemy strzelać przecież, kurde. No wiem. Czekaj, bo to trzeba jakoś się zablokować. A czemu mi... Cover me. Dobra. Dziennik bojowy. No co mi tu jakieś inwazje chcą na siłę wcisnąć? Kiedyś sobie porobimy może jakieś te inwazje. Słabo, bo nawet apteczek nie ma. No. Zobacz, co ja mogę sobie zrobić, apteczkę. Mogę, super. No tak, bo w końcu wtedy gazę znaleźliśmy. Cześć, Ordinal. Ty, no ja tak samo. O, i już YouTube nie daje powiadomień. Anielski miecz co mogę sobie tak zrobić. Co? Gdzie? A to było, to mieliśmy to, nie? Anielski miecz. Też mogę na tym. Na zakrzywionym ostrzu. Co to daje? Elektryczność 2, podpalenie 2. To
Dobre. Co ty, Ordinal, tam odpalasz? Spamiłeś Steama. Co? Jak mi się wydaje. Co? Jednorazowe? No ten anielski miecz. Jak jednorazowe? No lepsze nie do broni, normalne. For Honora. Pokazujesz mi gry, jakie masz? Tu typy są. Szlachtowali go. Nie żyje jeszcze ktoś tu. Nie tałem przecież. Dobra, zginął. O, punkty przetrwania za to dostaliśmy. Chyba teraz dopiero oczyściliśmy tą bazę. Nie, już wcześniej była, tylko oni jakieś coś tam dodatkowego jeszcze mieli. Na katanie? A jakie katanie? Ja nie mam katany. Skąd katany? O oh fuck, ale takie przymulenia mam. Jakieś dziwne. Co on się tak zabujał i mnie walnął? Nie głupie. Dobra. Lecimy tam. Możesz skoczyć na to, nie zabijesz się. Wow. O. Wpadł ładnie. No ale na takim... na takim maczecie też chyba będzie dobrze działać, nie? Czy nie? Bo to też jest szybka broń, jednoręczna. Znaczy katana w sumie powinna być chyba dwuręczna. Boże, prawie się zapomniałem, za tobą polecie. Ale ja na samochód skoczyłem, także nic by ci się nie stało. Ale wcześniej tutaj. Linką tam się przyczepiłeś, a ja kurde dobrze, tam okno było. No, ja skaczę nieraz na ziemię, nie? Proste. I się Linką przyciągam do ziemi. Ty, Linka mi puściła, what the fuck? Ej, tu coś jest. Gdzie? Tu jest ten, baza tego, nie? Arkera? Reynarda? Ty kurwa, już nie pamiętam. Zginęłem! No bo... O Jezus, jeszcze spadłem na sam dół. Zbiłem tylko chcesz na dach i mnie zabili. No nie, no chciałem go zobaczyć. No to za mocne. Podniesiesz mnie? No biegnę. Ty, kolce mnie jakieś walnęły, uważaj! Co to, ja tu pod prądem mają, kurde, ja przebiegłem po tym. Wow. Skubańcy. Idziemy. Jestem jak asasyn. Z tą Linką. W tym stroju ninja. Pani to pasuje. Ty, samego buta, na 3 kopnięcia zabiłem zębieka. Dobra, średni ten, skrzyneczkę. Co? Przy ścianie Rejsa, dokładnie. Przy ścianie Alduina? Ale co, w Skyrimie? W Skyrimie był Alduin? 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 Alduin Vryn? What the fuck? Ale poleciał. Pięknie. A ty, ale to ja gdzieś w ogóle nie... ominąłem to. No ja tu stoję koło tych drzwi przecież. A ja też jestem, no. Oknem? No i się fajnie.
Złapałem się, a się prawie zabiłem. No bo ich tu idzie tyle, że... Dalej wchodzimy. Idę, dawaj. Dobra, już zwaziła po ścianie. Widziałem. Spryciula. Spryciula. No ciemno. Wygląda jak klatka tamtego magicznego Krzysztofa. O, uchylone drzwi. O, można wejść. Bo tu mamy wejść. A my tych leków tutaj szukamy chyba, nie? Ty zobacz, jaka rodzinka. Ja naprzeciwko jestem. Diploma. Ale gościu ma książek. Gaza była. Alkohol, ale nie można go podnieść. Ale widzę, że to alkohol. Ty, gościu ma... Nie, to nie jest Jurassic Park, ale wygląda podobnie. Killing Cloud. Evil... Masakra? Evil Masakra? Super... Miami. Nie, co to jest? Super... Dobry. Super Magda, zobacz. Super Magda, ty mówię. Co mówisz? Poma siekierkami tam wziął. Gdzie? No ten w tym, nie? W Evil. Nie. Gdzie masz? A tutaj. Hans? Hans. Ty podróba Tarzana, czy co to? Chyba tak. Hans wychowany przez małpy. Dobry film. Tu tytuły są. Zobaczmy, co nagrał. Aerosol. Detektyw Dooley i jego asystent rozpoczynają poszukiwania. Zaginiona osoba z ulicy Dolma. Ej no, musisz mi pomóc. Taty nie ma już cały dzień. Ej no, musimy go znaleźć. Osoba poszukiwana wyszła jak zwykle po jedzenie, po czym w tajemnicy... Kibel trzeba sprawdzić. Może będzie gaza. Detektywi Mike i Tom Dooley zostali wysłani na poszukiwanie śladów w innych mieszkaniach. Bieda. Dobra, chłopaki. Bawiliście się w detektywów. Co znaleźliście? Szukaj pozostałe mieszkania. To tutaj teraz, do tego drugiego pewnie, nie? O, tu ciemno. W ogóle jak tam ściemnili, jakbyśmy ten, też byli w takim starym filmie. Zamknięte. Być może mieszkający tu mężczyzna coś widział, a może widział za wiele. Przesłuchamy go później. Ej, gdzie ty idziesz? Poczekaj na mnie! Partner detektyw... Tu też pusto. W górze jesteś? No. Czekam przy mieszkaniu numer 3. O, notatka. Notatka śmierci. Unikalia. W ogóle jakoś grafika mi się zbugowała przez te nagrania. Też masz taką dziwną teraz? Nie no, to specjalnie jest, nie? Bo niby jesteśmy detektywami chyba w przeszłości. Przecież broni nie mamy, nie? Zobacz, misiek zamordowany. Mister Jones. Tu bar był, zobacz. Ty, garnek w powietrzu tu jest, widziałeś? Wszystko jest w powietrzu, jajka też. Sprawdź piwnicę. Dobra, to my nie tu poszliśmy. No, faktycznie. Przeklęte mieszkanie jakieś. Rzeczy wiszą. Dawaj na czwórkę teraz. Co? No, aha, dobra. Wow, tu czwóreczkę coś jest. Można sprawdzić? Coś się działo. To jest ta lama z Fortnite'a. To jakieś małżeństwo żyło. Ale ci mają filmów, zobacz. Albo to gry są. The Real World? Course of Action 6. No ja mam po dwa razy te same gry. Co to za ściema? Czy tam filmy? W tamtym pokoju na każdej półce miali te same książki.
No. Taśma. Bardzo lubię. Zapasy domowe, chemikalia. O, gaza tu była w szafie. Ja nie. No ja miałem. Taki fart ze mnie. Ty, że oni w tym dziecku strzymali? A nie, to jakiś wózek drewniany. Tu jest normalny niby wózek. Ale jakiś taki dziwny. Jakie dziecko jest takie małe? Dobra, wszystko? Idziemy do piwnicy. A gdzie jesteś, w piwnicy już? No, zaskoczyłem z samej góry. Nie zabiłeś się? Nie, złapałem się tam po drodze. No to nic nie ma. O, tu jest. Dobra, i co teraz? Jedneczka, dwójeczka, coś z dwójeczką było wcześniej. Melduje się detektyw Dooley. Wchodzę do piwnic, sprawdzić ważny trop. Mike, jesteś tu? Mike, czy to ty? Może zębiaka złapię. Czy zębiak go złapię? Kurde, latarka mi się skończyła. Było coś tam do podniesienia? Nic, właśnie. Też nic. Pusto. Podejrzewam, że w ostatnim momencie nam dadzą broń, jak wyjdzie. O, zobacz, tu jest ręka krwawa, odciśnięta. Chodź najpierw naprzeciwko. Pewnie nic nie będzie. Tam pewnie mamy iść. No, torba. A, nie, czyli to będzie safe room pewnie, coś podejrzewam. Tu łóżko będzie? Nie, nie ma łóżka. No, chyba nie. Dobra, to wchodzimy. Zamknięte. No serio? Mieszkanie numer 3, idziemy po klucze. Która to była trójeczka? Na drzwiach było napisane? Naprzeciwko czwórki. To jest jedynka. Dwójka. To będzie trójka. Ja to widziałem klucze, na tym. No. Widziałem je wcześniej, ja nie mogłem ich podnieść. Dawaj na dół. No to śmieci są, no to są, można skakać. No śmieci są. Podejrzane, że to jest zamknięte. Łożesz ty! Jezu. Ja wbiłem szarżą, mówię jak coś to. Ty za, tu łapę gotowali czy ją. No. A więc to był Mike. Jakie zwłoki poćwiartowane. Impuls, obroża Majka. No dobra, czyli... O, fuck! To Mike! Taki twardy. Ty, dostał heada i przeżył. To kanibal. Pewnie dziecko też zjadł. Możliwe. Bo je karmił. Zjadł dziecko i później poszedł na górę i odłożył jego telefon. Nie, no chyba tego nie zrobił. Sprawa zamknięta. Młod Boży. Do jakiego kota ma zdjęcie? Rabin wojskowy. Rzucony. Kota rozmawia. By nie zjadł, ale psa poćwiartował. Ty. Chory człowiek. Moje strzały tu powbijane. Maczelta tanto. Ale słaba. Ja miałem dwa klasyczne kije baseballowe w tych dwóch naprzeciwko siebie torbach. I oba szare. No ja też miałem szare tam. Ciekawego. A chodź teraz to możemy sprawdzić. Co to było jeszcze? No po co? Doskonały łom. Taki doskonały to nie no, jest. No to już byliśmy. Ale mogłeś to przeszukać? Nie. No ja też nie właśnie. Powiadam Tarika, co się stało. Dobra, musimy opuścić budynek. Nie, no to będzie.
Możliwe. Musimy sprawdzić, która godzina będzie, czy nas oszukują na godziny tutaj. O, dzień. Lecimy do Tarika od razu, no? O, nie masz krzesełeczka? A no nie mam krzesełeczka. Uważaj na tych znowu. Prawie do nich skoczyłem na budynek, zapomniałem. Właśnie sobie na auto skoczyłem. Ale heza dostałem. Strzelają do mnie, nie mogę wybiec na razie. No i się zabiłem, fuck. Podniesiesz mnie? Chciałem, żeby rzucił linką w ziemię, ale coś nie idzie to. Coś tak to nie działa dobrze. Nie wiem, czy on zamula, czy co? No, chyba nie dążysz. O, ja przy tym budynku stałem, jak ty się zabiłeś jeszcze, gdzie oni strzelają. 1100 punktów tylko mi zabrali. Pewnie tylko tyle miałem. Zapiekaneczkę. O, jestem w tym, u Tarika już. Z własnymi dodatkami. Handluj z tym. Przynajmniej. Karabin policyjny. Muszę te karabiny posprzedawać. Broń przeciwgadoidą to sobie zostawię. To fajne, może być. Gwiazdki do rzucania wypierdzielmy. Sprzedajmy kosztowności. Kurde, mam 53 tysiące, nie? Może sobie coś kupię fajnego. Czekan. 207. Mam dla ciebie ekstra ofertę. Gdzie to jest? Tu. Jest jakiś plan w promocji za 600. Klucz B na Franklina. Lepszego stoju w mieście nie znajdę. No to ja tu mam właśnie, kupiłem sobie. Ale to tylko pierwszy poziom jest. No. A jest tu schowek? Bo ja bym kurde... O właśnie, jest. Ja sobie pierwszy raz fioletowy item dostałem. Tą broń przeciwgadoidą bym sobie schował. Tarcze, palna ciecz też można robić schowana. Nigdzie w co ja też nie trafisz lepiej. Średniowieczny toporyk do rzucania. O kurde. Dobra, gdzieś na górze to. Miał fajną broń, to sobie kurde wziął. Przestrzały zapalające sobie kupię. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Dobra. Jak się wchodzi na górę? Ty, można tu otworzyć zamek. What the fuck? Drzwi. Co, włamiemy się do pokoju? No. Trzeba. Nigdzie w Haranie nie trafisz do mnie. To nic wiem. Ty, ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Przecież my jesteśmy tutaj, co my to broniliśmy przed chwilą. Jak wejdziemy, no właśnie, to nam pokaże, gdzie jest Tarik. Zapomniałem, że to tak działa tutaj, głupio. Głupio pokazuję ci, gdzie wyjść. Ciemno jakieś zrobiło. Jestem w bezpiecznej strefie. Aha, dobra, jestem tu. Jestem na miejscu.
Możesz wcisnąć B. Czy pomocy potrzebuję? A, gdzieś tam widziałem, ale nie mogłem go znaleźć. Tariku? No, Tariku. Już z powrotem? Znalazłeś Mike'a? Mike to był jego pies. Nie żyje tak samo jak ojciec chłopca. I nie zrobili tego zarażeni, tylko jakiś pojeb. To miejsce jest ponad ludzką wytrzymałość. Słuchaj, Crane. Tu są klucze do magazynu muzeum. Jest tam sporo broni z różnych epok. Może znajdziesz tam dla siebie coś użytecznego. Dzięki, Tarik. Ale mam do ciebie inną prośbę. Katanę. Nie ma sprawy. Mówiłeś, że nie znasz się na dzieciach. No, nie bardzo. To się poznaj. Spróbuję. Masz moje słowo. Z różnych epok, ale mam nadzieję, że też z różnych kultur. Może będzie tam katana. Ej, tak mi się nie trafi fajna. Co dalej stajemy? Patysiaki. Ty bogacz. Co ja sobie za to kupię? Jakiś quest gdzieś mi pokazuje. Tutaj. A ile ci tam brakuje do poziomu przetrwania? Lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane. Jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? Po drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko... Habitbit Erdal? Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratem. Urzędnik. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. No to zabijemy go. Habitbit Erdal? Dawaj, zrobimy to. 10 tysięcy punktów chyba za to jest. Połowa chyba, z 10 tysi. Spoko. No już szósty masz jeszcze, czy masz już siódmy? Nie, szósty mam. Kurde, szybkie tu są. No jak to? Co? Zombia, który powinien biec za tobą, to wybiegł na mnie z naprzeciwka. Rozmyślił się, o, mam trudną skrzyneczkę. Okej. Kosa farmerska. Jaka mocna. Mogę ci dać to moje ostrze, co miałem wcześniej. 207 ma, ulepszone. To dawaj. A szczerze mówiąc, to ma 208 tylko. Dobra, to nie, to dam ci tą kosę, co? Ona ma 208, także więcej niż to, co miałem wcześniej, ale nie chcę mi się ulepszać tego. A ja, co ja będę miał? Tak fajnie wygląda. Pałka policyjna 102. Ulkosa, ty! Fajnie wygląda, nie? Czekaj, sobie ulepszę od razu.